Wstrząsające odkrycie w urzędzie. Znaleziono ciało. Szokujące odkrycie w piwnicy budynku Urzędu Gminy w Baboszewie niedaleko Płońska, województwo mazowieckie. W pomieszczeniu znaleziono we wtorek zwłoki 43-letniego mężczyzny. Denat był mieszkańcem gminy. Jego ciało odkrył pracownik urzędu. Okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśni śledztwo. Jak poinformowała PAP rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku komisarz Kinga Drężek-Zmysłowska, zawiadomienie o znalezieniu zwłok w piwnicy budynku Urzędu Gminy w Baboszewie wpłynęło tam we wtorek w godzinach porannych. Ciało, jak się okazało, 43-letniego mieszkańca gminy Baboszewo ujawnił jeden z pracowników urzędu. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali niezbędne czynności. Zwłoki zostały zabezpieczone w prosektorium, powiedziała PAP komisarz Drężek-Zmysłowska. Baboszewo. Zwłoki w piwnicy magistratu. Okoliczności śmierci 43-latka zostaną ustalone w ramach śledztwa. Na obecnym etapie postępowania brana jest pod uwagę m.in. wersja, iż mogło dojść do samobójstwa. Rzeczniczka płońskiej policji zaznaczyła, że mężczyzna, którego ciało znaleziono w piwnicy budynku Urzędu Gminy w Baboszewie, nie był pracownikiem tego magistratu, ani osobą bezdomną. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 43-latek był widziany ostatni raz dzień wcześniej.